Tarirarira, nadchodzi ta chwila, nie na tort czy świeczki, lecz lisie bajeczki. O, już jesteście, cześć! A ja tutaj sobie śpiewam w oczekiwaniu na was i na kolejną lisią bajeczkę, bo się już doczekać nie mogę. No, w sumie to nie wiem, co mi z tym tortem i świeczkami urodzinowymi, no bo tort tylko urodzinowy być może, nie? No, ja nawet nie wiem, kiedy mam urodziny. No, ale może to dlatego, że dzisiaj jest wyjątkowa bajka, bo na życzenie jednego z moich widzów. Pozdrawiam! No, bo sobie zażyczył swoją ulubioną bajkę o trzech świnkach w lisiej wersji. No więc dla was też ją znalazłem. Miałem co robić przez cały tydzień. A nie było to wcale łatwe, bo to jest strasznie stara bajka i musiałem się dogrzebać do bardzo starej książeczki. Zaraz zobaczycie. Poproszę znalezisko. Dziękuję i proszę przytrzymać chwilę. Patrzcie, patrzcie, jaka stara. Piękna, prawda? To jest książeczka Znajduszka Wygrzebuszka. Wygrzebuszka. Pozdrawiam Magdę i Michałka. No, to poproszę o otwarcie na stronie 50.16.2. No, dzięki. A więc zapraszam na bajkę o lisku i trzech świnkach. A, moi milczący kumple też sobie posłuchają. Poprzednio ich nie było, bo trochę głupio jak tak siedzą i się nawet nie przywitają. Ale dzisiaj bajeczka jest także i trochę o nich, to ich zaprosiłem. Posłuchajcie. Szli sobie kiedyś przez las lisek z wilkiem i spierali się, który jest mocniejszy. Wilk mówi: nie, słuchaj. Ja to od jednego dmuchnięcia mógłbym przewrócić coś bardzo ciężkiego. A lisek mówi: nie wierzę, udowodnij. Rozglądają się, na czym by tu wilk mógł udowodnić potężność swojego chucha. Potężność. A, bo to stara książka jest, to niektóre słowa mogą być dziwne. Potężność swojego chucha i nagle patrzą, stoi kępka trawy. Taka dziwna, skundlona i taka skupiona. Jakby specjalnie przygotowana na to, żeby wilk ją zdmuchnął. No to wilk zawziął się na dół, wziął trzy chuchy i jak nie chuchnie, trawka padła, a spod tej trawki ni stąd, ni zowąd coś różowego wyprysnęło przed siebie, kwicząc w niebo kosy. Zamyślasz się, co to było? Po chwili, kiedy lisek z wilkiem doszli do siebie i zeszli z drzew, na które wskoczyli wcale nie ze strachu, tylko z miłości do przyrody, poszli dalej. Idą, patrzą, a tu kubka chrustu stoi. Ale nie takiego chrustu, jaki wam mamusia albo babcia mogą zrobić w domku mniamuśnego, tylko zwykłych suchych patyków. To się chrust nazywa. Mówiłem, że książka stara, to i słowa starodawne. No i lisek pokazuje wilkowi na ten chrust i pyta: a to zdmuchniesz? Wilk tylko ramionami wzruszył, zaparł się w ziemię, na dół trzy razy wziął oddech i zdmuchnął wszystkie patyki. A z tych
patyków coś różowego z zakręconym ogonkiem, jak nie wypstryknie przed siebie! No! Lisek z wilkiem znowu podziwiali drzewa przez chwilę, a jak zeszli, to poszli dalej. Dziwnie i coraz dziwniej w tym lesie im było, ale wilk bardzo chciał pokazać, jak coś większego zdmuchnąć potrafi, bo taki mocny się czuł. I nagle patrzył, a stoją cegły. Dziwnie ktoś je poukładał na kształt domku. Ale w lesie nie takie dziwy odchodzą. No, raz znalazłem muszlę klozetową. Hi! Więc stoją te cegły ustawione na kształt domku. Lisek patrzy na wilka z powątpiewaniem. A? Mądre słowa i uczone w tych starodawnych książkach. Hi, hi. A wilk mówi: odsuń się i patrz. Zaparł się w ziemię, na dół i... A cegły stoją. No to wilk wziął się jeszcze raz na dół, wziął 3 oddechy i... Ale cegły stoją jak stały, tylko wilk jakby trochę bardziej silny na pysku. Ale jak kto wilkowi wejdzie na ambit, to wilk nie popuści. Nie? No. Więc wilk zaparł się znowu na dół i znowu zaczął chuchać raz po raz. I tylko coraz bardziej silny się robił, bo cegły wcale się nie ruszyły. Ale liska w tym czasie zastanowiły pewne chrumkoty i kwiki, które się ze środka tych cegieł wydostawały. Obszedł tę dziwną budowlę dookoła, patrzy przez jakby okienko, a tam 3 świnki całe przerażone coś do siebie chrumkotają i telefon wyciągają i wzywają leśną policję, że to wandale, że to im domki burzą, tra-ta-ta-ta-ta-ta-ta, wiadomo, świnki to panikarze. No nie? Więc lisek szybciutko pobiegł do wilka, żeby mu powiedzieć, co się dzieje, ale wilk zajęty był akurat chuchaniem po raz 280, bo cały czas cegły stały. Lisek nie chciał mu przeszkadzać. Lisek pomyślał sobie też, że jak przyjedzie ta leśna policja, to z 2 osobami będzie mieć znacznie więcej pracy i roboty papierkowo-liściowej. Więc pomyślał, że zrobi wszystkim przysługę i pójdzie sobie. I poszedł. A co się stało z wilkiem, tego do tej pory nikt nie wie. Koniec. No, a morał z tej historii taki płynie, że lepiej zdmuchiwać na torcie świeczki niż cokolwiek innego. No, i jest jeszcze nauczka. Świnki to straszne skarży byty. No sorry, taka prawda. To była bajeczka na dzisiaj. Dziękuję, można książeczkę wygrzebałeczkę zabrać. A ja pozdrawiam tego widza, który chciał tę bajeczkę. Napisz koniecznie, która wersja ci się bardziej podoba. Ta lisia, czy ta, którą znałeś wcześniej? No, i jak ktoś z was ma ulubioną bajkę i chce się dowiedzieć, jaka jest jej lisia wersja, to też niech pisze. Do zobaczenia za tydzień! No co się tak na mnie patrzysz? No co? No że skarży pyta? No przecież, że jest racja. No, a kto na mnie naskarżył? To pani, jak ci przypadkiem zjadłem twoje ciastko. Przypadkiem takie same było jak moje. No. A ten teatr, ten co znak jego wisi, też ma bajkę o 3 świnkach. No. Ale ponieważ nie zaprosili mnie do współpracy przy niej, to se pomyślałem, że nie będę ich reklamował. I opowiem swoją.